I grać. I spotykamy się po raz enty, czyli to jest kolejny raz, który? Ósmy. Albo dziewiąty. Dziewiąty mi się wydaje. Czemu tu w Michałowicach po raz kolejny? No bo to są fantastyczne znaleziska. Fantastyczne stanowisko z okresu rzymskiego, cmentarzysko. To nas bardzo interesuje. Dlatego duży wracamy. Obszar do przebadania. W tym roku będzie troszkę mniejszy, około 4 arów, ale mamy już przebadane ponad 40 w sumie. Ale myślałem, mówiąc duży, miałem na myśli całe cmentarzysko, że to jest duże. Tak, dosyć duże. Badania geomagnetyczne wykazały, że jest co szukać. Tak jest, badania geomagnetyczne nam potwierdziły, że mamy do czynienia z cmentarzyskiem, na którym znajdują się dużej wielkości obiekty rowkowe. Najgorszy dzień ekspedycji już macie za sobą. Wczoraj. Tak. Nie dało się wejść. Pole dzisiaj mamy tutaj kałuże. Tak. Teraz już będzie tylko lepiej, tak? Mamy nadzieję, że już tylko lepiej. Dominują studenci roku zerowego. Zerowego i pierwszego. Po pierwszym roku i przed studiami. Pierwszym znaleziskiem wczoraj, przedwczoraj, który znaleźliśmy, było... Sprzączka. Troszkę wyżej, żebym ją mógł zobaczyć. Ja ją teraz zbliżę. O tak. To jest sprzączka. Czyli to jest, mówiąc prosto, po ludzku do paska, do pasa. Tak, to jest sprzączka, klasyczna sprzączka do pasa. Ona ma dokładnie taką samą formę jak w tej chwili sprzączki do pasa, czyli kolistą ramę i do tego kolec. Powiedziała pani dwa trudne słowa, że coś forma determinuje. A tak, no one są takie same jak w tej chwili, ponieważ forma determinuje funkcję. Czyli jeżeli forma jest bardzo dobra, nie ma potrzeby jej zmieniać. Ona jest, to jest forma praktyczna, użytkowa. Dla większości ludzi takich jak ja, wydawałoby się, że takie sprzączki do pasów powstały no, relatywnie niedawno. Tak jest. A one istniały praktycznie od zawsze. Ta sprzączka ma około 2000 lat. Tak. Mamy pewność, że to jest sprzączka z okresu rzymskiego, ponieważ ma tutaj zachowaną patynę ogniową. Taka patyna ogniowa... Co to znaczy patyna ogniowa? Taka patyna ogniowa powstaje, kiedy przedmioty znajdują się wraz ze zmarłym na stosie pogrzebowym. Podczas wysokiej temperatury... Wytwarzają się jakieś tlenki, tak? Tak jest, na powierzchni takiego zabytku i ten zabytek bardzo dobrze jest zachowany. I to bez laboratorium da się stwierdzić, powiedzmy, metodą... Taką wzrokową, że to tak. Jest patyna. Tak. Jak długo będą trwały? Badania w tym roku będziemy miesiąc w terenie, czyli do końca sierpnia. Tak jest. Praca doktorska, którą obronił pan miesiąc temu? Tak jest. No mniej więcej. Koniec czerwca. Dobrze. Miesiąc temu nie jest spójna z tym, co się dzieje tutaj. Nie do końca, bo to zarówno inny okres, czyli mówimy o mniej więcej okresie 2 wieki wcześniejszym, 200 lat. No i mówimy tutaj o pograniczu Dolnego Śląska i Łuży, czyli generalnie ściana zachodnia. I dlatego chciałem zapytać, czemu pan przyjeżdża tutaj? Czemu? Po pierwsze z obowiązków, że tak powiem, zawodowych, gdyż jestem pracownikiem UJ-u i tutaj prowadzimy badania. Z drugiej na pewno z tego względu, że jest to jednak stanowisko bardzo wartościowe. W związku z czym można się natknąć na bardzo ciekawe eksponaty i wyniki tych badań, więc zawsze jest to jakaś po pierwsze przygoda, a po drugie można nabyć niezbędnej wiedzy. Także na bardziej szerszej płaszczyźnie, że tak powiem. 2 lata temu robiliście dość szczegółowe badania w Michałowicach we wsi, w osadzie. Na osadzie, tak. To znaczy na pewno chcielibyśmy tam wrócić, bo przynajmniej jedną rzecz chcielibyśmy zrobić, której nie dokończyliśmy we wcześniejszych sezonach, więc to by na pewno wymagało korekty, więc myślę, że chcielibyśmy wrócić, tak. I mam na imię Antoni, jak co? Jak mój pies. Jak twój pies, tak? Jestem dumny. Ty masz na imię Kinga, ja nie mam psa. Przyjechałaś? Z Dobrej. I jesteś na roku zerowym? Nie, jestem. Teraz na drugim roku będę. A, będziesz zdawać wszystkie egzaminy? Wszystkie od razu zdałam, bez problemu. Matko jedyna. Słyszałaś wcześniej coś o Michałowicach? Proszę? Słyszałaś coś wcześniej o tych wykopaliskach, które prowadzone? A że słyszałam właśnie, że są tutaj prowadzone wykopaliska, związane są z epoką żelaza, też trochę z epoką brązu. I tyle w sumie. Powiem ci szczerze, gdybyś na przykład przez chwilę nie pracowała, byłoby mi to łatwiej kręcić. Tak, dobra. No tak się wyrywam do tej ja pracy. Ja wiem, bo wiesz, że kamera to trzeba, no właśnie, normalnie trzeba. Stoisz. Powiedz mi, jak ci się podoba tutaj. Bardzo mi się podoba właśnie. Są fajni ludzie, dobra atmosfera, dobre jedzenie przede wszystkim. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich się postarały, tak. No to jest jedzenie bardzo ważne. Jedzenie to jest przednie. Koleżanka przyjechała skąd? Dzień dobry, z Tarnowa. Z Tarnowa. Jest dużo osób na archeologii z Tarnowa, zauważyłem. Tak się składa, też tak się składa. Znajomy. Jesteś po pierwszym roku, zerowy rok? Po pierwszym roku razem z Kingą.
Też zdałaś wszystkie egzaminy? Tak, w pierwszym terminie. Bardzo dobrze, no to gratuluję. Ty generalnie zajmujesz się czymś innym. Tak. To znaczy archeologią, ale archeologią późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. W związku z tym podróżujesz po Europie i szukasz śladów, tak? Tak, staram się. Głównie na północ Europy. Dlaczego się jeździ na północ Europy, żeby zobaczyć? Ze względu na wikingów, czy ze względu na coś innego? Nie, Niemcy mają lepsze biblioteki niż my. W jakiej fazie pracy nad pracą doktorską jesteś? Zbierania materiałów do katalogu. Katalog to obszerna rzecz dla tych, którzy nie wiedzą. Najobszerniejsza, ale myślę, że tak już jestem za połową. Dobra, to pytanie mam, bo może oglądać coś, co będzie ciekawe. Ile może stron zawierać katalog pracy doktorskiej archeologa? Pracy doktorskiej? Tak. Możemy to prowadzić do pracy magisterskiej, niech będzie. Pracy magisterskiej. Katalog mojej pracy magisterskiej miał 400 stron. Głośno i wyraźnie. Katalog mojej pracy magisterskiej miał 400 stron. Mówię do magistrów innych kierunków, gdzie ich praca mieściła się w 83 stronach z przepisami. Tak. No i jeśli chodzi o prace doktorskie, no to te katalogi oczywiście są obszerniejsze. Do 1000 myślę, że swobodnie. No, standardowe pytanie, to mi już okrzyczano o to pytanie. Zdecydowaliście się podjąć próbę zostania archeologiem, bo? Bo uważam, że będzie to ciekawe. No, zawsze mnie to pasjonowało. I jak to wygląda tu zaraz w praniu? No, nie wygląda najgorzej. Sądziłem, że będzie coś gorszego. Nie, jeszcze jest gorszego? Tak, jak miało być. Jest super. Znaczy, te początkowe momenty kopania, kiedy jeszcze zdejmuje się wierzchnią warstwę, zwykle są mało atrakcyjne. Ale nie jest to takie złe. Myślę, że będzie to gorsze. Nie.